Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś pan senator Jan Maria Jackowski, senator Rzeczypospolitej. Witamy w studiu, Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie Dobry senatorze, wieczór. Co dalej z tymi zaleceniami Komisji Weneckiej? Z tego co wiemy, mają trafić do Sejmu i będą obradowane. Bardzo dobrze zrobił rząd, że kieruje to do Sejmu, ponieważ tak prawdę powiedziawszy, to Sejm i prezydent tutaj mają kluczowe znaczenie w tej kwestii, ponieważ to nie była inicjatywa rządowa zmiany tych ustaw, które były badane przez Komisję Wenecką, a po drugie to nie rząd powołuje sędziów Trybunału, czy odwołuje, czy jakieś tutaj wykonuje działania, tylko parlament. W związku z powyższym czekamy na to, co w poniedziałek pan marszałek Kuchciński zadecyduje. Czy będzie na ten temat debata, czy będzie jakieś stanowisko. No wydaje się celowe, moim zdaniem, żeby jednak pójść ten wariant, o którym nawet mówił pan profesor Zoll, że trzeba zmienić konstytucję. Pytanie w jakim zakresie i konstytucję trzeba zmienić. A czy będzie taki konsensus, żeby zmienić konstytucję? Ja już nie mówię o tym, w którym kierunku, bo tych kierunków tutaj, zwłaszcza patrząc na partię Kukiza, może być naprawdę dużo, ale czy uda się porozumieć w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z taką falą, nie wiem jak to nazwać w ogóle, demonstracji w obronie demokracji, nie wiem właściwie czego, bo nie ma w Polsce łamania praw człowieka. Nie ma łamania praw człowieka, tu jest robiona taka pedagogika strachu. Przypomnijmy, że te same środowiska i ośrodki zagraniczne, które też to nakręcają, to jeszcze niedawno i nadal uprawiają tak zwaną pedagogikę wstydu, że mamy się wstydzić za naszą historię. Teraz jest pedagogika strachu, czyli żeby sprowadzić Polaków do parteru. Natomiast tak prawdę powiedziawszy, to nawet sama Komisja Wenecka zaleca dialog polityczny, że to jest klucz do rozwiązania tego problemu. I tak naprawdę, jeżeli ktoś mówi, że jakoś należy rozwiązać zaistniałą sytuację, to nie ma innej metody jak rozwiązania polityczne, to znaczy poprzez działania i poprzez Sejm, czy poprzez zmianę konstytucji, czy w jakiś inny sposób, chociażby, ale to też wymaga udziału Sejmu. W każdym działaniu jest potrzebne działanie Sejmu. W związku z powyższym, jak najbardziej słusznie zostało skierowane do Sejmu to opinia Komisji Weneckiej. Notabene warto podkreślić, że ona ma charakter stricte konsultacyjny, co podkreślał sam przewodniczący Komisji Weneckiej, więc tutaj przedstawianie przez niektóre media, że to jest no jakby takie zalecenie, jakby to miało moc sprawczą, orzeczenie tak. które podlega wykonaniu, no jest oczywiście nadużyciem. Natomiast trzeba pamiętać, że tutaj spór idzie o to, czy o kształcie ustrojowym Polski będą decydowali Polacy i konstytucyjne władze Rzeczypospolitej Polskiej wybrane na podstawie demokratycznych wyborów, czy instytucje międzynarodowe, które no, wywierając presję czy ekonomiczną, czy polityczną, czy ideologiczną, będą usiłowały kształtować stosunki wewnątrz Polski i w Polsce ustrojowe według swoich interesów i swojego życzenia. Ja przypomnę, że tutaj mieliśmy w ostatnim okresie po prostu niebywały spektakl, kiedy Trybunał Konstytucyjny, czy niektórzy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego po prostu nadużywali, nadinterpretowywali prawa i w tej chwili ustawili Trybunał Konstytucyjny jako taki naczelny organ władzy w Polsce, któremu podlega i Sejm, i Senat, i prezydent, i rząd, i właściwie całe państwo jest podległe taką trybunałokrację. I jak to powiedział profesor Legutko, taką rzeplinalizację mamy prawa w Polsce. Kiedyś była falandyzacja, teraz jest rzeplinalizacja. Tak, prawa polskiego. I pan prezes Rzepliński wyraźnie ustawił się po jednej ze stron konfliktu politycznego. Jest politykiem w todze, który po prostu uprawia politykę, a wszystko zaczęło się, proszę zwrócić uwagę, tak tylko żeśmy zrekapitulowali sekwencję zdarzeń.
Platforma, przewidując przegrane wybory, robi zamach na Trybunał, robi niekonstytucyjną ustawę z 25 czerwca. Przy której pomaga profesor Rzepliński. Przy której bezpośrednio bierze udział w pracach profesor Rzepliński i sędzia Biernat i jeszcze tam jeden z sędziów Trybunału Konstytucyjnego i również szef Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego, minister Graniecki, którzy biorą udział aktywny w podczas prac podkomisji i komisji. Następnie wybierają pięciu sędziów jeszcze w tamtej kadencji, u schyłku tamtej kadencji. I wtedy, kiedy się nie udało ten zamach przeprowadzić, bo jednak nawet Trybunał Konstytucyjny, który sam w swojej sprawie orzekał, stwierdził, że jednak te rozwiązania były niekonstytucyjne. Wtedy była próba uczynienia z Trybunału Konstytucyjnego III Izby Parlamentu, która tak naprawdę byłby Sejm, Senat i Trybunał Konstytucyjny, który jest taką naczelną izbą ostateczną, która weryfikuje decyzje demokratycznego parlamentu. I kiedy to się nie udało, bo pani premier powiedziała, że nie opublikuje tego wyniku czy komunikatu po tym spotkaniu, które miało miejsce 9 marca. W tej chwili mamy zapowiedź dzisiaj Platformy Obywatelskiej zwrócenia się do Parlamentu Europejskiego i debatę i projekt rezolucji na temat sytuacji w Polsce jakoby łamanych standardów demokratycznych i zamachu na demokrację. A więc widzimy, gdy to się nie udało, jest próba umiędzynarodowienia, już taka powiedziałbym literalna, z tego, co jest w Polsce i wykorzystanie ośrodków zagranicznych do celów wewnętrznej walki politycznej w Polsce. I opozycja tak naprawdę nie ma absolutnie woli rozwiązania tego konfliktu, ponieważ uznała, że nie ma argumentów, żeby polemizować z naszym programem 500+, czy z innymi pomysłami, z którymi szliśmy do wyborów i wygraliśmy wybory, tylko całą oś sporu przerzuciła na Trybunał Konstytucyjny. Tylko problem opozycji jest taki, że spór jest abstrakcyjny, bo prawdę powiedziawszy, to ile kto będzie zarabiał, czy będzie miał pracę, to nie zależy, czy sędzia Rzepliński, czy tam sędzia Iksiński, czy ktokolwiek inny. Nie od tego będzie zależało, od kondycji gospodarki, od tego, jak funkcjonuje państwo, jak rynek pracy wygląda. A po drugie, Polakom się jednak źle kojarzy umiędzynarodowienie no polskich wewnętrznych spraw. Tutaj chciałbym wrócić do tego, o czym zaczął pan mówić wcześniej na samym początku, a mianowicie to umiędzynarodowienie. No ja to tak i tu słyszymy. Czyli donos na Polskę, no mówiąc językiem takim normalnym. Od Komisji Weneckiej potrzebny jest okrągły stół. No w Polsce okrągły stół nie najlepiej się kojarzy. To prawda, szczególnie ostatnio przy okazji rewelacji na temat, no, które były dla wielu osób już oczywiste, z wcześniejszych publikacji, informacji w sprawie tak. Lecha Wałęsy. Ale rzeczywiście jest to zabawna sytuacja, natomiast opozycja zamiast rzeczywiście zastanowić się, co robić, bo trzeba by powołać komisję konstytucyjną, zastanowić się, skład jej, jakieś przygotować projekty, przedyskutować te projekty, zamówić opinię, no to co się normalnie w takiej sytuacji robi. Natomiast opozycja z góry mówi nie, absolutnie nas to nie interesuje. Idziemy do Brukseli. Idziemy na ulicę, idziemy do Brukseli, czy do innych. No, ja pamiętam doskonale, jako historyk, no takie smutne wydarzenia z końca XVIII wieku, kiedy po uchwaleniu Konstytucji 3 maja część ówczesnych elit uznała, że to zamach na demokrację i szukała protektoratu carycy Katarzyny. Powstała Konfederacja dla obrony demokracji i praw, które rzekomo zostały zabrane, która się zawiązała w Targowicy. I od tego momentu tego typu działania w polskiej opinii są źle przyjmowane. I warto też pamiętać o tym, o czym mówił książę Adam Jerzy Czartoryski, mając w pamięci właśnie Targowicę, mówił, że tak naprawdę w Polsce są dwie partie. Partia, która chce wolności i niepodległości dla państwa polskiego i partia, która uważa, że państwo polskie może istnieć tylko, jeżeli jest to protektorat jakiegoś obcego mocarstwa. I proszę zauważyć, że te słowa z początku XIX wieku jak najbardziej zachowują swoją porażającą aktualność. Jak pan odczytuje słowa Grzegorza Schetyny, który mówi wprost, publicznie, w
w mediach, że nie wyklucza Majdanu w Polsce? Proszę pana, to jest nawoływanie do rozlewu krwi. Opozycja totalna, trochę, żeby to nie było takie tragiczne, to by było po prostu śmieszne. To znaczy opozycja totalna, co mówi pan Grzegorz Schetyna. To znaczy totalna frustracja z powodu przegranych wyborów. No bo tak należy, bezargumentowa, bo tak to należy czytać. Platforma została, przegrała te wybory po 8 latach swoich rządów i nie może się z tym pogodzić. I teraz robi wszystko, żeby wrócić do władzy, nawet stosując metody, które mogą doprowadzić do nasilania konfliktów wewnętrznych, nawet kosztem interesów Polski i działaniu na szkodę Polski. Bo co to znaczy umiędzynarodowianie, jak myśmy to określili, czyli donosy na Polskę? To oznacza osłabienie pozycji Polski w bardzo trudnym momencie, w jakim się znajduje Unia Europejska. Kryzys z imigrantami, kryzys ekonomiczny, kryzys tożsamości instytucji europejskiej, kryzys funkcjonowania Unii Europejskiej, perspektywa referendum w Wielkiej Brytanii. Mało jest problemów w Unii Europejskiej? Bardzo dużo jest problemów. I w takim momencie powinniśmy właśnie w sposób odpowiedzialny działać na rzecz państwa polskiego. Nawet jak się różnimy politycznie, mamy inne poglądy, czy mamy po prostu inne programy. Wróćmy na chwilę jeszcze do Komisji Weneckiej, do Trybunału Konstytucyjnego. Czy nie dziwi pana zbieżność dat wydania zaleceń przez Komisję Wenecką i opublikowania tego stanowiska Trybunału sprzed kilkudziesięciu godzin, może tak powiedzmy? No, nie dziwi mnie, ponieważ sprawia to wrażenie scenariusza, który był skorelowany, to znaczy nie są to oczywiście przypadkowe te daty i sekwencja zdarzeń. I proszę zauważyć, że teraz zapowiedź, prawdopodobnie na początku kwietnia będziemy mieli debatę w Parlamencie Europejskim. To są działania skoordynowane i to są działania, które również są wspierane przez, no sądząc chociażby z tonu prasy niemieckiej, no co prawda Niemcy się tak czyli podzielili. Czyli tu pan widzi ten ośrodek koordynacji? Tak? Tych no między, nie wiem, czy koordynacji, no, ale w każdym razie widzimy, że nie jest to po prostu przypadkowe. Moim zdaniem to, co zrobił pan sędzia Rzepliński, stawiając się ponad prawem, łamiąc konstytucję, łamiąc ustawę i wydając coś, co ma być jakoby wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który notabene, wszystko na to wskazuje, był napisany znacznie wcześniej, kiedy nawet nie było wiadomo, czy strona sejmowa będzie reprezentowana w Trybunale, czy prokurator generalny będzie reprezentowany. Przecież był przeciek do mediów. Proszę zauważyć, dwa przecieki z Komisji Weneckiej. Przewodniczący Komisji Weneckiej mówi, nigdy to się nie zdarzyło. 25 lat czy 26 lat działa Komisja Wenecka. 50 państw. Kilkaset spraw rozpatrywała, nigdy nie było ani jednego przecieku. Akurat Polskę bada i jest przeciek. Akurat Polskę bada i akurat stanowisko, które zawiera, absolutnie nie odnosi się do meritum sporu, czy w małym stopniu odnosi się ale do meritum. Ale zaleca wykonanie. Ale zaleca wykonanie, tak. Choć sama przyznaje w swojej opinii, że miała za mało czasu i niedostatecznie poznała, bo przecież nie mogła przeczytać w całości uzasadnienia do tego, co pan prezes Rzepliński nazywa wyrokiem, czyli do tego komunikatu, który został wydany po spotkaniu grupy sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Właśnie, tutaj jesteśmy winni też naszym telewizjom pewne wyjaśnienia i doprecyzowanie pewnych spraw. Powiedział pan, że prezes Rzepliński, jakby powiedzieć, zachował się, podjął decyzję ponad prawem, bo zdecydował, że będzie Trybunał orzekał, obradował, tak powiedzmy, na podstawie konstytucji, a nie ustawy, która jednak w tym czasie cieszyła się domniemaniem konstytucyjności prezesa. Znaczy nadal się cieszy. No tak, tak. No niby to orzeczenie nie jest orzeczenie w tym momencie, tak? Ma wady prawne, krótko mówiąc, ale jednoosobowo prezes Rzepliński stwierdził, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, więc obradujemy na podstawie konstytucji, ale i tu jest pewien kłopot, ponieważ pełny skład zgodnie z konstytucją to jest 15 sędziów, a nie 12. Tak jest i ja policzyłem dokładnie, jak w telewizji widziałem fragment tego spotkania.
I naliczyłem tam 12 sędziów. Nie wiem, czy pan redaktor może 15 naliczył, nie, nie. Ale ja dobrze starałem się policzyć. A 15 mogło być. W Konstytucji jest zapisane, że Trybunał stanowi 15 sędziów. Jest Trybunału Konstytucyjnego, więc a nie jest napisane, że 12, 9, 7, 5, 3. Nie jest napisane. Więc jeżeli pan sędzia Rzypliński uważał, że on działa na podstawie Konstytucji, to on nie działał na podstawie Konstytucji. On złamał Konstytucję. A co z zapisem Konstytucji, że organy państwa działają w granicach prawa i na jego podstawie? Kto ma egzekwować takie w tej sytuacji zapisy? Widzi pan, do 99 roku istniała taka instytucja, że Sejm większością 2/3 głosów mógł odrzucić werdykt Trybunału Konstytucyjnego. Po 99 roku to zniesiono. Moim zdaniem w tych pracach nad Konstytucją trzeba będzie się zastanowić, czy nie przywrócić instytucji weta w stosunku do werdyktu, być może większością 2/3 głosów, do werdyktu Trybunału Konstytucyjnego. Ponieważ o ile każdy z posłów, każdy z senatorów ma legitymację demokratyczną, prezydent ma legitymację, który uczestniczy w procesie legislacyjnym, ma legitymację i to bardzo mocną, demokratyczną, bo jest z powszechnych wyborów, o tyle przeciętny obywatel praktycznie nie ma żadnego wpływu na to, czy pan X, czy pan Y będzie członkiem Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast władza, którą sobie ten Trybunał, działając rzekomo w imieniu demokracji, jest po prostu niebywała. Proszę zauważyć, że w całym tym sporze mówi się o demokracji. I im mniej demokratyczne instancje, tym bardziej krzyczą na temat demokracji. A jaki wpływ miał pan czy ja na wybór członków Komisji Weneckiej? Czy przeciętny obywatel w Polsce? A jaki wpływ miał obywatel polski na kształtowanie się Komisji Europejskiej? Tam nawet wręcz i w publikacjach instytucji związanych z Unią Europejską się cały czas ubolewa na temat tak zwanego deficytu demokracji. I te instytucje w stosunku do rządu, który pochodzi z demokratycznych wyborów, zaczynają traktować w sposób niebywały. To jest po prostu coś nie do pomyślenia. To pokazuje hipokryzję i taki faryzeizm pewien, i taka dogmatyzacja prawa. Proszę zauważyć, że to Chrystus mówił, pytał się, czy to szabat jest dla człowieka, czy człowiek jest dla szabatu. I to jest właściwie pytanie, które w tej chwili, powiedziałbym takie nadrzędne, staje przed nami, ponieważ część opozycji to po prostu Boga zrobiła z prawa i tutaj mało tego, powołując się przy tym na demokrację. Ale wynik demokracji był w wyborach. No przecież pokazano, kto wygrał te wybory. Sąd Najwyższy stwierdził, że wybory były prawidłowe i zatwierdził wynik wyborów. W związku z powyższym, no o czym my tutaj mówimy? Natomiast w tej chwili w Polsce robi się atmosferę taką, jakby był jakiś zamach, jakby ktoś nielegalnie przejął władzę, ktoś uzurpował sobie jakąś władzę, to jest po prostu, straszy się ludzi wojną domową, Majdanem i tak dalej, i tak dalej. No proszę zauważyć, że to są działania, które w moim przekonaniu wymagają przede wszystkim, aby organy państwa przywróciły normalny sposób działania państwa i myślę, że takie działania będą podjęte wobec tej sytuacji. Czy nie sądzi pan, że należałoby pokazać także drugą stronę opinii publicznej i zorganizować jakąś manifestację, jakiś marsz? To niewątpliwie, ale z drugiej strony ja czekam na wyniki śledztwa w sprawie przecieku tej opinii grupy sędziów, która została przedstawiona jako wyrok, no bo czy tam nie doszło na przykład do sytuacji, że osoby, które w ogóle nie są uprawnione do tego spoza Trybunału Konstytucyjnego, miały wpływ na kształt tego dokumentu? To jest istotne pytanie, bo jeżeli tak by było, no to by mówiło dużo. Także takich elementów jest sporo i mam nadzieję, że tutaj prokuratura, która już zapowiedział minister Ziobro, że w tej sprawie podejmie śledztwo, znaczy postępowanie będzie w tej sprawie wyjaśniające, że to postępowanie wyjaśni opinii publicznej, bo tak się nad tym przechodzi do porządku dziennego. Także widzimy, że tutaj jest bardzo wiele znaków zapytania, a generalnie jeszcze warto zwrócić uwagę, że dopóki
rząd PO i PSL-u był spolegliwy wobec Brukseli, wobec Berlina, który no de facto jest najsilniejszym krajem Unii Europejskiej, tak naprawdę to przecież Donald Tusk by w życiu nie został przewodniczącym Rady, gdyby nie Angela Merkel. W Polsce demokracja była wtedy szanowana. Wtedy była szanowana, chociaż bito ludzi, strzelano do protestujących robotników. Natomiast teraz nikt nie strzela, ale podobno w Polsce jest łamana demokracja. Panie senatorze, dziękuję za udział w programie. Dziękuję. Senator Rzeczypospolitej Jan Maria Jackowski. Państwu dziękujemy za uwagę. Program Polski Punkt Widzenia 21.40. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.